Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. W tym odcinku rozpakuję video Micro Compact on Camera mikrofon firmy Rode. Używałem takiego mikrofonu Kiwi za 30 euro z Chin. On już gdzieś tam się popsuł. I chciałbym Wam jeszcze też pokazać Adjustable Q3 Extension Bar 4 firmy Mowo. Zamówiłem go dlatego właśnie, że jak używałem sobie tego mikrofonu mojego starego i zakładałem tą gąbeczkę taką, która gdzieś tam eliminuje szumy, szczególnie na zewnątrz. Była po prostu widoczna na ekranie, gdzieś jak później edytowałem te filmy. Coś jest spełnione na mury. Ja nie mógł wejść tam te... Co to zbudował? Kosmicz. No tu, chata. To jest to właśnie, o czym rozmawialiśmy. Co to ma te... Rozmawiałem właśnie z moim kumplem Mańkiem, on mi podsunął taki pomysł, a mi udało się właśnie znaleźć coś takiego i to jest bardzo ciekawe, chciałem to odpakować, sprawdzić i pokazać Wam, być może komuś się to przyda, szczególnie używając GoPro kamery, gdyż montując po prostu mikrofon na kamerce GoPro, ona jest bardzo blisko tego lensa, więc może to być po prostu ciekawe rozwiązanie dla kogoś. Do tego ten właśnie Video Micro Compact on Camera mikrofon porównam tylko z tym mikrofonem tutaj zewnętrznym, takim też kupiłem go za 10 euro w Chinach i zintegrowanym mikrofonem w kamerce GoPro w tym Media Mode i zobaczymy, jak będzie sobie radził ten właśnie mikrofon, ta, którego dałem 60 euro. Wow, niezły, niezły. No, wygląda fajnie. Myślę, że będzie dawał radę. No więc jest tylko właściwie mikrofon, kabel. Fajnie, że jest czerwony. I ja od tego momentu najprawdopodobniej już tego pluszaka nie będę ściągał w ogóle. I tym bardziej, że udało mi się kupić ten Adjustable Q3 Extension Bar 4. Czyli i tutaj się montuje to, no i to można sobie przesuwać, świetna sprawa moim zdaniem, zajebiście. Teraz wezmę i spróbuję założyć to w GoPro, ale zanim to zrobię, może jeszcze wyciągnę ten mikrofon zewnętrzny i zobaczymy, jak po prostu radzi sobie zintegrowany mikrofon właśnie w tym Media Mode, żeby później mieć porównanie do mikrofonu tutaj tego Rode i mikrofonu tego zewnętrznego, który mam przyczepiony do bluzy. Dobra, w tym momencie odłączyłem mikrofon ten zewnętrzny tutaj i nagrywamy dźwięk tylko i wyłącznie mikrofonem właśnie w Media Mode, w GoPro kamerce i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jaka będzie różnica po prostu głosu, dźwięku i sam jestem bardzo ciekawy też tego, także zobaczmy. Dobra, tutaj po zamontowaniu z boku widać, że i ten mikrofon ma trochę wagę i ten bar ma też trochę wagę, więc wypadałoby tak naprawdę montować to chyba od góry. Ja bym to przesunął jeszcze trochę do tyłu. Dobra, tak na pewno będzie działać. No takim tripodzie większym troszeczkę nie będzie problemu, więc po prostu jak będę używał tego stojaka, będę ją montował od góry i tyle. Mogę to troszeczkę przyciąć, nie potrzebuję takiego tego bara długiego. Dobra, słuchajcie, zeszlifowałem to. Myślę, że nie będzie tego jakoś bardzo widać, tym bardziej, że ten mikrofon jest dosyć duży. Ciągle ten bar jest dosyć ciężki, natomiast ja tego bara na pewno nie potrzebowałem takiego dużego, tak i tak bym to uciął i tak. Natomiast widzę, że jeśli będę korzystał po prostu z tego stojaka GoPro, to po prostu będę montował to na górze kamery i będę starał się przesuwać ten mikrofon jak najbardziej do tyłu, żeby mi po prostu nie ograniczał dostępu światła. Będzie spoko. No i teraz idzie dźwięk właśnie z tego mikrofonu Rode. Jestem bardzo zadowolony z tej przeduszki i widać, że można się tym pobawić. Można montować nawet to jak gdyby w poprzek. Nawet dwa elementy jakieś można było zamontować na tym. Także no jeśli chodzi o mnie, jestem zadowolony. Zobaczymy, jak ten mikrofon będzie chodził.
Wiosna się zbliża, więc będzie okazja do nagrywania znowu jakichś naszych nowych przygód. Ja teraz skupiam się na tworzeniu shortów. Naklepałem już tych odcinków ze 100 na moim kanale, więc próbuję gdzieś tam je promować na właśnie tych shortach. W tym momencie podobno warto robić shorty na YouTube, gdyż YouTube próbuje konkurować z TikTokiem, no i wydaje mi się, że po prostu warto by było, jeśli ktoś ma kanał, iść w te shorty mocno w tym momencie. Do tego, jeśli ktoś nie słyszał o ChatGPT, to wydaje mi się, że warto się zainteresować, szczególnie też właśnie jak ktoś ma kanał na YouTubie na przykład, gdyż ten ChatGPT może pomóc w tworzeniu tytułów, wyszukiwaniach słów kluczowych na podstawie właśnie tego Search Engine Optimizer. I to jest bardzo ciekawe, wydaje mi się, że jest to przełom i wydaje mi się też, że niewiele ludzi o tym może wie w tym momencie jeszcze, także warto się zainteresować. No i tyle. Życzę wam dużo zdrówka, miłości, szczęścia, radości i do następnego razu. Hej!